Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to mu powiedzieli: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Słowo świadectwo jest ważne w tym tekście, ponieważ Chrystus wie, kim jest, wie, jaka jest jego wartość. On ma świadectwo od siebie i od Ojca. Pismo Święte mówi, że nie daj Bóg, żebyśmy świadectwo, to kim jesteśmy, naszą godność, naszą wartość, brali tylko i wyłącznie od ludzi, że ludzie nam pokazują naszą wartość, no bo wtedy jesteśmy marionetkami ludzi. Nie daj Boże, żeby było coś takiego. Dlatego chrześcijaństwo to jest takie wydarzenie, gdzie stajesz przed Ojcem ciągle. Módlcie się na każdym miejscu, ciągle. To nie oznacza, że ciągle mamy chodzić na przykład z różańcem, tylko chodzi o to, że non-stop przebywam w obliczu Ojca. Często się konfrontuję z Nim. Nie uciekam, ale decyduję się przez tego pośrednika Jezusa Chrystusa, który przyszedł tylko i wyłącznie po to, żeby zbawiać człowieka, brata naszego, tego, który się wcielił i wyciąga nas do góry, do boskości, żeby słuchać Boga, nie swoich wyobrażeń. Jest bardzo ważne, że szatan pod pozorem dobra w ludziach zmienia oblicze Boga i poprzez ten pozór dobra, że Bóg chce być sprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jakieś tam dobro, szatan tak zmienia nasze wyobrażenie Ojca, i to jest od początku w Piśmie Świętym, od grzechu pierworodnego, tak zmienia to wyobrażenie, że na dobrą sprawę w imię jakiejś religijności, naturalnej religijności, możemy się stać największymi przeciwnikami Pana Boga. I dlatego Pismo Święte w tym Wielkim Poście mówi tak: Ojciec wydaje takie świadectwo o Synu w trakcie chrztu chociażby. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Nie słuchajcie waszych wyobrażeń o tym, jaki jestem, mówi Bóg. Jego słuchajcie, bo często będziecie potępiać siebie albo będziecie w imię Boga, w imię waszego wyobrażenia Boga będziecie robić rzeczy złe, być może nietrafione, przesadzone i ciągle Chrystus walczy z kim? Walczy non-stop z faryzeuszami, z ludźmi, którzy mają religijność naturalną, jakąś wyobrażenie Boga Ojca, wszystkich naokoło smagają tym wyobrażeniem, niszczą, a się okazuje, że oblicze Boga jest zupełnie inne. Że to, kim ma być Chrystus, jaki ma być, jaka jest Jego godność i wartość, to się odkrywa, dlatego że On staje w obliczu Boga. Jak my mamy odkrywać, jak my odkrywamy naszą wartość, to zazwyczaj to robimy odbierając świadectwo od ludzi i wystarczy zobaczyć, jak my na siebie reagujemy. Na przykład ktoś chodzi zirytowany do domu albo z gniewem na drugą osobę i od razu już to widać. W świetle bądź w mroku tej twarzy widać, kto kim jest dla kogo. Widać, od razu można odczytać świadectwo. I Pismo Święte mówi: nie daj Bóg, żebyś miał tylko i wyłącznie tą relację z człowiekiem, a nie miał relacji z Bogiem, bo inaczej będziesz miał w sobie mrok. Ani sobie nie pomożesz, ani innym. A Bóg Ojciec mówi: słuchaj, słuchaj, słuchaj Syna, jedynego pośrednika.
Chrześcijaństwo zachęca do tego, żebyśmy codziennie mierzyli się z Bogiem. Kim ty tak naprawdę jesteś? My jesteśmy przekonani o tym, że znamy Boga. Dlatego się z Nim mijamy. A to trzeba codziennie budować z Nim relacje, codziennie mieć to pragnienie. Tak, to jest moja najważniejsza relacja, nie będziemy się łudzić. To jest nasza najważniejsza relacja, która ma nas otworzyć na wszystko inne. Na ten świat, na to, żeby nie w sposób jakiś zafałszowany zakochać się w tym świecie, bo ten świat nas zniszczy. Ten świat jest, jak powiedział papież Franciszek, chcieliśmy być zdrowi w chorym świecie. Widać po tej Ewangelii, ile jest ludzi, którzy niszczą człowieka. Będą chcieli go zatrzymać przed tym rozwojem. Przy Chrystusie był ogromny nacisk na to, żeby nie mówił, na to, żeby nie działał, na to, żeby nie żył w prawdzie, żeby nie oświecał wszystkich. To był ogromny nacisk, a Chrystus tam był osobny od nich, nie dlatego, że Jego doskonałość była taka sama w sobie. Jego doskonałość brała się stąd, że On miał kontakt z Bogiem Ojcem bezpośredni i z tego kontaktu On dawał to świadectwo dalej. Ta miłość też jest na zasadzie przekazu, ona jest w tradycji, to znaczy to jest tradere, zostajemy przekazywani. Zostaje nam przekazywana to, kim jest Bóg Ojciec poprzez to, że konfrontujemy się z Synem, że widzimy Syna. Że codziennie staramy się słuchać Słowa Bożego. I to nie chodzi o to, żeby przyjąć jakąś katechezę, tylko chodzi o to, żeby naprawdę codziennie, mierząc się z tymi różnymi sytuacjami, które mamy na co dzień, tymi wątpliwościami, że zrobiliśmy coś nie tak, co powinniśmy zrobić, żeby otwierać Słowo Boże i naprawdę, żeby to nie było tylko poznanie teoretyczne, ale że to naprawdę Pan Bóg przychodzi do mojego życia. Że to Słowo jest żywe. Ja sam przyjmowałem tą katechezę na zasadzie teoretycznej. I potrzebowałem bardzo dużo czasu do tego, żeby przyjąć to od strony praktycznej. Zakochując się w świecie, niestety byłem zachęcany przez Pana Boga, żeby jednak zakochać się w Nim. I On w tej takiej delikatności, On naprawdę mówi codziennie, tylko trzeba Mu powtarzać, tak, chcę, żebyś był najważniejszy, żebyś był pierwszy. Co się wtedy robi? Pismo Święte mówi o takiej wymianie, gdy Chrystus pyta apostołów, za kogo wy mnie uważacie? I pierwszą osobą, która odpowiada jest Piotr, jest święty Piotr, apostoł, i mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I jest taka wymiana. Święty Piotr powiedział o tym, kim jest Chrystus, a Chrystus powiedział, jaka jest tożsamość świętego Piotra. Ty mi mówisz, że jestem Mesjaszem, masz rację, to jest prawda. Zatroszczyłeś się o to, żeby rozpoznać mnie w swoim życiu, kim tak naprawdę w nim jestem. I w ramach wymiany ja ci powiem, kim ty masz być. Nie słuchaj to, co ludzie ci mówią, że masz być tak i tak i tak i mieścić się w jakichś ramach. Te plany, które są od Pana Boga, często się nie mieszczą w planach ludzkich. Szukaj i słuchaj bardziej Boga, co chce powiedzieć o twoim życiu. Świadectwo przyjmuj najpierw, codziennie od Boga i wtedy staniesz się kimś, kto jest niezależny. Coraz bardziej będzie niezależny w takiej pełnej wolności, ale nie po prostu wolności, uciekając od ludzi, tylko wtedy Pismo Święte mówi, Ewangelia mówi, że wtedy dostaniesz naprawdę życie bez tego lęku, że ktoś może o tobie złe świadectwo dać. Bez tego lęku staniesz przy drugiej osobie, która jest twoim przeciwnikiem i w Duchu Świętym, bo taki jest dar Ducha Świętego, zauważysz w nim biedaka i będziesz chciał kochać. Nie będziesz się buntował na ten świat, który sam w sobie jest chory, bo sam byłeś chory, ale obecność Boga dała ci takie świadectwo, że cię leczy. Nie da się tego zrobić na całe życie raz. Można pojechać na rekolekcję i odnowić to w sobie, ale to, co mówi Chrystus, szatan zabiera nam słowo. Już ci Bóg dał jakieś świadectwo sobie samym. Już się poczułeś w wolności, stanąłeś przy innych, przestałeś ich osądzać. To, co mówi dzisiejsza Ewangelia. Ja nie sądzę nikogo. Taki jest obraz bóstwa, Boga. Ja nie sądzę nikogo. Jestem jak brat przy nich po to, żeby zbawiać w sposób miłosierny. Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy naprawdę powiedzieli Mu, że chcemy, aby odnawiał swoje oblicze w nas. Żeby Bóg powiedział,
jaką mam wartość. Już tak na sam koniec, jedna z moich uczennic kiedyś powiedziała, że rozmawialiśmy o tym, ile warte jest życie ludzkie, i powiedziała, że no takie poczęcie, takie małe dziecko, które się poczyna w łonie matki, to jest tylko kupa białka. W oczach ludzkich jesteśmy tym, no, kupą białka. No, później trochę jeszcze tam się komplikuje, to jest tego trochę więcej. Ale taką mam wartość bez spojrzenia Bożego, z tym kupą białka. Trochę tam więcej. Ale możemy odkryć to, jak Bóg na nas patrzy. Zabija się dla grzesznika. Co on tam widzi? Może już nie widzisz w sobie szans na to, żeby stać się osobą szlachetną. Bóg to widzi. On patrzy na człowieka i tyle razy w Ewangelii samym wzrokiem popatrzył na kogoś i podniósł człowieka z jego grzechu. Pokazał, że okazało się, że w tym wzroku jest nadal wiara w człowieka, realna wiara, że możesz być na nowo kimś szlachetnym przed Bogiem, pomimo różnych potknięć. Jego zwycięstwo, nasze życie.